Na tym cmentarzu leżą bohaterowie Powstania Warszawskiego. Ci, którzy 1 sierpnia 1944 roku rozpoczęli nierówną walkę z niemiecką armią. Była to jedna z najkrwawszych batalii II wojny światowej. Czuło się, że za chwilę będzie moment wolności. Powstanie Warszawskie było największą operacją zbrojną podjętą przez ruch oporu. Myśmy przez pierwszy tydzień zwyciężali w każdym starciu z Niemcami. Osaczeni przez armię niemiecką, zdradzeni przez Sowietów, powstańcy walczyli o swoje miasto na przekór wszystkiemu. Dużo większa szkoda jest umierać na kolanach, niż umierać w walce. Stawką była nie tylko wolność Warszawy, ale i przyszłość Polski. Dla Himmlera była to najtrudniejsza bitwa w życiu. Bitwa o Warszawę. W 1944 roku Polska już od 5 lat znajdowała się pod okupacją niemiecką. Nazistowski plan przewidywał uczynienie z Polaków niewykwalifikowanej siły roboczej dla III Rzeszy. Setki tysięcy ludzi uwięziono i zesłano do pracy przymusowej w Niemczech. Nie było domu. Mało tego, nie było klatki schodowej, żeby kogoś w nocy nie zabierali. A zabierali tak, że słychać było jęci, bóle, strzały. Sąsiedzi słyszeli w sąsiednich mieszkaniach i nie mogli pomóc. Ta rozpacz człowieka, że nie może drugiemu pomóc. Bo jeszcze jedno, dzisiaj po niego, a jutro po mnie. Okrucieństwa Niemców nasilały się z upływem czasu. W kwietniu 1943 roku po dramatycznym powstaniu wymordowana została resztka ludności żydowskiej getta. Polacy mieli być następni. Niemcy regularnie organizowali publiczne egzekucje na ulicach. Jak przywozili zakładników do rozstrzelania, zamykali ulice, także ci, którzy byli na ulicy, musieli na to patrzeć. Mówi Barbara Bregman, świadek egzekucji. Na początku oni wołali, niech żyje Polska i tak dalej, a później im zakładali kneble na usta, także nie mogli nic powiedzieć. I stawiali pod murem, strzelali i odjeżdżała ta buda z Niemcami, a w ciągu minut były świece, były kwiaty. Żyło się w ciągłym niebezpieczeństwie, ale przecież nie można się ciągle bać. Nie można żyć i bać się. Wobec tego, żeby żyć, trzeba było jakąś normalność wprowadzić do życia. I właśnie może konspiracja była pewną normalnością. Od pierwszych dni wojny w Polsce formowało się państwo podziemne, które podlegało rządowi polskiemu na uchodźstwie w Londynie. Armia Krajowa, podziemne siły zbrojne w kraju, zajmowała się wywiadem i dokonywała aktów sabotażu. Liczyła ponad 300 tysięcy członków. Młodzież sama była szkolona przez oficerów wyższych w taktyce walki. W mieście przede wszystkim i w terenie. We wszystkich lasach właściwie większych były szkolone oddziały przez całe prawie 5 lat. Młodzież była szkolona dziś, jutro, pojutrze. Na dziś opór, sabotaż, na jutro walka, na pojutrze odbudowa wolnej Polski.
W lipcu 1944 roku cierpliwość Polaków była na wyczerpaniu. Warszawa, końca lipca, upały i ze wschodu na zachód ciągną dniem i nocą różne jednostki niemieckie. Tabory, żołnierze na wozach zmęczeni, zakurzeni, nieogoleni, brudni. Warszawa żyje w ogromnym napięciu. Atmosfera była wspaniała. Już młodzież cała chodziła w butach z cholewami. Było od razu widać, że to są żołnierze Armii Krajowej. Po prostu wszyscy wierzyli, że Niemcy już kapitulują, że to już jest koniec, że teraz jest najlepszy moment uderzenia, gdyż Niemcy uciekają na zachód. Hanka Kościa została przydzielona do punktu pierwszej pomocy na Placu Trzech Krzyży. Komendantka posłała ją po opaski jakowskie dla oddziału. Ja szłam przez tą Warszawę, która już była niesamowicie napięta. Niemcy chodzili już tylko najmniej po trzech, z bronią tak, prawda, do strzału. Znalazłam ten adres, weszłam, powiedziałam hasło było Warszawa, ona odpowiedziała wolność i bardzo niesłużbowo popatrzyła na mnie i powiedziała: to wiecie, że zaczynamy o 5:00. Po 5 latach niemieckiej okupacji mieszkańcy Warszawy stanęli do walki, by wziąć los w swoje ręce. W ostatnich dniach lipca 1944 roku Armia Czerwona dotarła pod samą Warszawę. Dla 50 tysięcy AK-owców czekających w mieście była to decydująca chwila. Samoloty rosyjskie były nad Warszawą, rzucały ulotki, że już godzina zwycięstwa jest bliska i że zwycięska armia rosyjska się zbliża i chcą pomocy od Warszawy. Działała również propaganda ze strony sowieckiej, radiostacje, które nadawały komunikaty, które podniecały, niemal wzywały do podjęcia walki. Jednak Polacy dobrze wiedzieli, że nie mogą ufać Sowietom i ta świadomość dodatkowo mobilizowała ich do działania. Powstańcy wierzyli, że wyswobodzą Warszawę i powitają Rosjan jako gospodarze. Pierwszego sierpnia 1944 roku wybiła godzina W. Armia Krajowa zaatakowała Niemców. W momencie wybuchu powstania ludzie, którzy nie byli zaangażowani w konspiracji, też zaczęli walczyć. Ostatecznie to była nasza Warszawa. I mieliśmy dosyć Niemców. Oddziały powstańcze wyszły z ukrycia i w pierwszych dniach sierpnia opanowały większą część miasta. Myśmy przez pierwszy tydzień zwyciężali w każdym starciu z Niemcami. I to podtrzymywało nas na duchu, nie tylko nas, ale całą ludność cywilną. Nas witali jak bohaterów. Polacy od lat szykowali się na tę chwilę. Szpitale polowe, powstańcza prasa, radiostacja Błyskawica, a nawet ekipy filmowe zaczęły działać niemal natychmiast. Do akcji wkroczyli nawet nastoletni harcerze. Nadzorowałam grupę harcerek, które ludzie przynosili nam butelki i gałgany. Okręcało się i z pewnym proszkiem się wiązało, bo prawda, tą butelkę chwytało się za główkę i jak czołg jechał, to ustawialiśmy się w takiej jak gdyby kolejce, każdy z butelką. Wyskakiwało się z bramy, jak już się prawie równał czoł i pod gąsienicę. I odskakiwało się następny pod gąsienicę. I on wstawał w płomieniach. Łączniczka spotkała czterech Niemców,
którzy nie wiedzieli bardzo, co się dzieje, zapchała ich do bramy i powiedziała: Hitler kaput, do niewoli, nie ma gadania, poddajcie się teraz, ja wam gwarantuję, nic wam się nie stanie. I przyprowadziła dziewczyna 4 Niemców do PKO. Polacy umieli wykorzystać każdą nadarzającą się okazję. Gdy przejęli skład niemieckich mundurów, dobrze wiedzieli, co z nimi zrobić. Byliśmy identycznie umundurowani jak Niemcy. Niemcy po prostu myśleli, że to są ich oddziały, atakują, a to okazało się, że to byli powstańcy i myśmy w ten sposób szereg oddziałów niemieckich zlikwidowali przez zaskoczenie. W pierwszych dniach celem ataku stała się tak zwana gęsiówka, ufortyfikowany obóz koncentracyjny na terenie getta. Gęsiówka była bardzo obsadzona bunkrami i wielu Niemców miało broń maszynową i myśmy nie sposób było ugryźć tej gęsiówki bez pomocy czołgu. Po kilku dniach powstańcom udało się zdobyć 2 niemieckie czołgi. Teraz już mogli atakować. Gęsiówkę zdobyliśmy w ciągu paru godzin. I było to tak wielkie zaskoczenie dla Niemców, że w ich pokoju, gdzie oni jedli obiad, była dymiąca waza zupy. Oni tak szybko się ewakuowali, że nie zdążyli tej zupy ani zabrać, ani zjeść. Myśmy tę zupę zjedli. Ten entuzjazm Żydów, około 300 uwolnionych Żydów, którzy nam zrobili wielką owację. No myśmy ich wyrwali ze szponów śmierci, mówiąc patetycznie. Entuzjazm tych Żydów był niesłychany. Trzy dni mieliśmy prawie połowę Warszawy wolnej. W biało-czerwonych chorągwiach, w radości, w budowaniu barykad. Wszyscy pomagali. Fortepiany zrzucali na barykady. Szafy. To się nie chciało mieć, ich najdroższe rzeczy rzucali, żeby ta barykada była jak najmocniejsza. To wspaniały był moment. To się nie zapomina. To tkwi w nas. Ten moment. Niemcy przegrupowali swoje oddziały i przypuścili atak. Kontratak na Woli przeprowadził oddział SS pod dowództwem Oskara Dierlewangera. Był to człowiek bezwzględny. Kiedy zaglądałem do domów, widziałem wielu zabitych. W pierwszym budynku leżeli kobieta i mężczyzna, obydwoje postrzeleni w głowę. Niemieckiego żołnierza Matiasa Schenka skierowano do walk w mieście, gdy miał 19 lat. Sprawcami tej rzezi byli na pewno ludzie z SS. Strzelali prawie do wszystkiego, co się poruszało. Do kobiet, dzieci. W domach i na ulicach. Przed nami przechodziła tędy brygada Dierlewangera. Nie sądzę, żeby kogokolwiek pozostawili przy życiu. Jedenastoletni Wiesław Kępiński schronił się wraz z całą rodziną w podziemiach cerkwi na Wolskim Cmentarzu Prawosławnym. Przebywali tam w ukryciu aż do dnia kontrataku, kiedy niemiecka kolumna zatrzymała się naprzeciwko cerkwi. I nagle komendy do wyjścia. Gdybym był w stanie powiedzieć teraz, czy były jakieś krzyki ludzkie, czy ktoś, czy dzieci płakały, czy kobiety krzyczały, nic nie słyszę. I to jest dla mnie, może to tak powinno być, nie wiem, ale dla mnie to jest coś przedziwnego. Obrazy są jak żywe, a głosów żadnych. I wychodzimy. Idzie mój ojciec pierwszy, jakoś tak zrobiła się kolumna, jak
jak w wojsku. I wychodzimy wszyscy. Ja jestem na końcu z matką. Matka prawdopodobnie niosła tego małego na ręku, ponieważ no, nie tylko, żeby mieć go jak najbliżej, ale po prostu zasłonić go, żeby nie widział. A z tego wyjścia do rowu na ulicy jest około 100 kroków. I w tym czasie, ile to trwa? 10 minut, 5 minut może też. Pamiętam tylko, że takiego Niemca za rękaw go szarpałem. I prosiłem go, żeby nas nie zabijał, to znaczy zdawałem sobie, jak mówiłem, że nie zabij, żeby nas nie zabijał, zdawałem sobie. Matka też powtarzała, pęknięta płyta, zabijona. Wiadomo było. Ale przeżycie tych 100 kroków. Niemcy zastrzelili 60 osób. Wśród nich ojca Wiesława, jego matkę i małego braciszka. System niemiecki nienawidził Polaków bardziej niż jakiejkolwiek innej nacji. Można to zauważyć, kiedy czyta się specjalne rozporządzenia Hitlera odnoszące się do Polaków. Wydał przecież rozkaz wymordowania wszystkich mieszkańców Warszawy, tak by nikogo nie pozostawić przy życiu, i kazał całkowicie zniszczyć miasto. W ciągu pierwszych dwóch dni kontrofensywy stracono ponad 40 tysięcy polskich cywilów. Dzielnica po dzielnicy powstańcy musieli wycofywać się ze swoich ciężko wywalczonych pozycji. Katastrofa była z amunicją, bo nawet była zdobyczna broń. Nie było amunicji. Po kilka nabojów na żołnierze. To właśnie było najgorsze, to, że ta bezsilność. Cóż można było zrobić przeciw samolotom, które bombardowały? Bomba przelatywała przez całą klatkę schodową i wybuchła w piwnicy. Cała kamienica, jak to się mówi, siadła. Polacy walczyli z niemiecką machiną wojenną na wszelkie sposoby. Powstawały rusznikarnie, które wymyślały coś w rodzaju na przykład butelki, jak katapulka. Z deski się puszczało na stronę niemiecką zapalające i po drugiej stronie się zapalało budynki czy pozycje niemieckie płonęły. Pomysłów było masę, byle walczyć. Byle walczyć, byle nie dopuszczać. Jednak męstwo i pomysłowość nie wystarczały. Powoli stawało się jasne, że bez pomocy aliantów powstanie upadnie. Myśmy szli na powstanie, które miało trwać od 3 do 6 dni. Myśmy święcie byli przekonani, że my dostaniemy wspomaganie, iż istnieje porozumienie alianckie i cały czas myśmy wierzyli, że z zachodu przyjdzie pomoc, również i ze wschodu. Rząd polski na uchodźstwie zabiegał u Churchilla o pomoc dla powstańców. Czy w takiej chwili odmawia się sojusznikom? Trzynastego sierpnia w bazie lotniczej aliantów w Brindisi na południu Włoch lotnik Jim Otton został wezwany na odprawę dotyczącą specjalnej operacji. Weszliśmy do baraku, w którym miała się odbyć odprawa. Na ścianie na końcu baraku wisiała duża mapa, na której różową taśmą była zaznaczona linia pomiędzy Brindisi a Warszawą. Sądziliśmy, że z nami nie ma to nic wspólnego, bo należeliśmy do eskadry bombowej. Polacy byli po naszej stronie, więc nie było powodu, żeby ich bombardować.
Pomyśleliśmy, że może ktoś zrobił sobie żart. Potem jeden z oficerów poinformował nas, że tej nocy nie będziemy zrzucać bomb, tylko zaopatrzenie dla Polaków w Warszawie, gdzie właśnie rozpoczęło się powstanie. Sądziliśmy, że nic z tego nie będzie, bo Warszawa jest zbyt daleko. Nie dalibyśmy rady polecieć tam i z powrotem za jednym razem. Potem zwrócił się do nas polski oficer, posługując się słabą angielszczyzną. Powiedział, że ludzie ci walczą od 13 dni i że jeśli im nie pomożemy, zginą. Tego wieczoru eskadra liberatorów i halifaksów wyruszyła w kierunku obleganego miasta. Lotnicy nie byli uprzedzeni, co ich tam czeka. Nikt nam nie powiedział, że Warszawa stoi w ogniu. Całe miasto płonęło. To był przerażający widok. Kiedy otworzyliśmy luk bombowy, wyczuwaliśmy dym z pożarów. Nasi sierżanci uznali, że po tak długiej drodze nie możemy zrzucić zaopatrzenia w niewłaściwym miejscu, bo mogłoby wpaść w ręce Niemców. I tak przez 50 minut lataliśmy nad Warszawą. W tym czasie jeden z naszych bombowców został zestrzelony. W środku było kilku moich przyjaciół. Wznieśliśmy się nieco wyżej, żeby mieć lepszy widok na miasto. Licząc kolejne mosty nad Wisłą, określiliśmy, gdzie znajduje się Żoliborz, który, jak sądziliśmy, znajdował się w rękach polskich powstańców. Wtedy z wysokości około 150 metrów zrzuciliśmy zaopatrzenie. Kiedy wylądowaliśmy w Brindisi i doturlaliśmy się do końca pasa, silniki zgasły. Nie mieliśmy ani kropli paliwa. 256 lotników zginęło w czasie zrzutów. Straty były zbyt wielkie. Gdyby samoloty mogły tankować na terenach zajętych przez Rosjan, misja byłaby mniej ryzykowna. Kapitan Hugh Lungi był członkiem brytyjskiej misji wojskowej w Moskwie. Codziennie wydzwaniałem do mocodawców z sowieckiego Ministerstwa Obrony, domagając się zezwolenia na lądowanie naszych samolotów na terenach w pobliżu Warszawy, zajętych przez Armię Czerwoną. To było terytorium polskie, zajęte przez Rosjan. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Ani nasz ambasador, ani dowódca, ani nikt inny nie otrzymał żadnego konkretnego uzasadnienia, dlaczego takiego zezwolenia nie udzielono naszym samolotom, które przecież nie tylko pomagały Polakom, ale i w pewnym sensie samej Armii Czerwonej. Najpierw zwodzili nas, mówiąc, że wkrótce nas powiadomią, a potem nam odmówili. Nie rozumieliśmy dlaczego, ale domyślaliśmy się, że stał za tym Stalin. Los Warszawy został przesądzony 9 miesięcy wcześniej, w Teheranie. Roosevelt i Churchill, zainteresowani utrzymaniem Rosjan w stanie wojny z Niemcami, powierzyli przyszłość Polski Stalinowi, by zmobilizować go do dalszej walki. Wszyscy chcieliśmy wypędzić Niemców, Polacy również. Ale mówienie o niepodległej i wolnej Polsce, gdy na miejscu była już Armia Czerwona, było całkowitą mrzonką. Niemcy mogli bez przeszkód wcielić w życie jednoznaczny rozkaz Himmlera. Wszystkich mieszkańców trzeba zabić. Nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią. To będzie odstraszający przykład dla całej Europy. Warszawa czekała na pomoc sprzymierzeńców, ale Stalin miał inny plan dla Polski. Walka o Warszawę, rozpoczęta 1 sierpnia 1944 roku, trwała już 4 tygodnie. Rozpaczliwie wyczekując sowieckiego wsparcia, powstańcy trzymali się na przekór wszystkiemu. Trzecia część miasta była nadal w ich rękach. Niemiecka ofensywa ruszyła na Stare Miasto.
8 tysięcy otoczonych powstańców prowadziło tam zaciętą walkę na śmierć i życie. Armia Krajowa znowu przechytrzyła wroga. Dowództwo zarządziło odwrót i powstańcy niepostrzeżenie zaczęli się wycofywać kanałami. Kanały były wykorzystywane przez nas bardzo wszechstronnie, a Niemcy bali się wchodzić. Przypuszczam, że raz, że się bali, po drugie, tak kanały mają odrażający wygląd, smak, zapach. Tam, gdzie jeszcze woda płynie taka duża, no to jeszcze pal 6, no to woda brudna, brudna. Ale tam, gdzie tego wody nie ma, ten tylko taki mokry, gruby szlam leży i w tym człowiek się upaćka. Więc Niemcy nie ryzykowali, nie wchodzili do tego. Kanały to była nasza domena i Bogu dzięki. Ci, którym udało się dotrzeć do Śródmieścia, znaleźli się w miejscu przypominającym oazę normalnego życia. Śródmieście wyglądało dla nas zupełnie szokująco. Po tych gruzach starówki, po tych popiołach, ruinach, znaleźliśmy się w mieście pozornie nietkniętym. Niezniszczone domy, światło elektryczne. Na skrawku wyzwolonej Warszawy powstańcy i zwykli mieszkańcy cieszyli się jeszcze chwilami wolności. Choć na sąsiednich ulicach toczyły się zawzięte walki o przyszłość Warszawy, tutaj był czas na drobne przyjemności. Na spotkanie w kawiarni, podziemną prasę i partyjkę szachów na ulicy. Odbywały się nawet powstańcze śluby. Moja koleżanka razem z sąsiedniego oddziału z chłopcem była przed powstaniem zaręczona i ksiądz dawał normalny ślub. Nikt nie myślał, co za chwilę będzie. 5,5 tysiącom powstańców udało się ewakuować z terenu Starego Miasta. Ale w rękach Niemców pozostało 2,5 tysiąca rannych i 35 tysięcy cywilów. Otworzyliśmy drzwi do szpitala, zza których wyłoniła się mała, biała flaga. Trzymała ją Polka, która bardzo dobrze znała niemiecki. Powiedziała, że w środku są również Niemcy. W ogromnej sali było wielu rannych. Niemców i Polaków. Niemcy wołali do nas, żebyśmy nie robili Polakom krzywdy. Potem weszli ludzie Dirlewangera i wszystkich wymordowali. Bez względu na narodowość. Ocalałych z masakry na Starówce wypędzono z miasta i wywieziono do obozów. Atak nieuchronnie zbliżał się do Śródmieścia. Kilku dni Śródmieście było zwaliskiem gruzów, wśród których tylko wąwozy tego gruzowiska wyznaczały dawne ulice. Krajobraz się zmieniał z dnia na dzień. Górujący nad Warszawą ówczesny drapacz chmur na owym placu Napoleona był już tylko dogasającym szkieletem. Wszystkie skwery już były tak pokryte mogiłami,
że trupy rzeczywiście leżały, wiesz, już gnijące trupy leżały w tych wąwozach ulic. To było strasznie. Na każdym podwórku był ołtarz. Co wieczór, jak kończyło się strzelanina, to tłumy i żołnierze, i cywile szli na mszę. Był taki duch, który trzymał wszystkich i wszystko. Mieszkańcy zostali poddani ciężkiej próbie, gdy niemieckie szwadrony śmierci zbierały coraz większe żniwo. Waldemar Świątkowski miał 11 lat, gdy wraz z ojcem znalazł się w grupie 300 mężczyzn zatrzymanych przez SS w ruinach Teatru Wielkiego. Niemcy nas spokojnie wprowadzili na piętro. Tam było duże zamieszanie. No, każdy starał się jakoś z przyjaciółmi gdzieś tam grupować. To było gwarno. Niemcy nas uciszali. No, to jakoś nie skutkowało. Zaczęli strzelać bezładnie w tłum wtedy. No, zrobiła się cisza. Ja stałem z ojcem w drugim rzędzie tego szeregu. Strzały padły od strony Placu Teatralnego. Tam stał karabin maszynowy i tam strzelano do nas przez ten brak ściany. Większość była chyba rannych. Ludzie czołgali się, wyli, krzyczeli, prosili o pomoc. Ojciec, pamiętam, łkał. Pamiętam, leciały mu łzy z oczu. Pamiętam, że powiedział odejdź stąd. Nie powiedział uciekaj, powiedział odejdź stąd. Puścił mnie za rękę. Ja odszedłem. Nie wiem, Niemcy nie widzieli. Zacząłem biec. Słyszałem strzały, słyszałem krzyki. Ja odszedłem, bo nie miałem wyobraźni dorosłego człowieka. Ja po prostu odszedłem, wykonując polecenie ojca, odejdź stąd. Nie miałem wyobraźni do końca tego porażenia. Bo ci, co zostali, to zostali jak zahipnotyzowani, porażeni. No spokojnie stali, czekając na śmierć. Liczba ofiar rosła, a zrozpaczeni cywile zaczęli się zwracać przeciwko walczącym powstańcom. Wyszedłem do piwnicy, gdzie była ludność cywilna i pamiętam jakąś matkę, która pokazywała swoje spalone dziecko. Dziecko ze spaloną twarzą. No i komentarz. Patrzcie, coście zrobili. To przecież jak pociski leciały na mnie przekleństwa. Zachciało wam się powstania. To było bardzo ciężkie przeżycie. Po 40 dniach morderczej walki Armia Krajowa stanęła w obliczu klęski. Zaczęto negocjować z Niemcami wstępne warunki ewakuacji ludności. Gdy powstańcy zamierzali się poddać, na nowo wstąpiła w nich nadzieja. Po raz pierwszy od lipca sowieckie samoloty pojawiły się nad Warszawą, by zaatakować pozycje Niemców na wschodnich krańcach miasta. Także sowieckie wojska lądowe ruszyły w końcu w kierunku Warszawy. U boku Armii Czerwonej walczyły oddziały złożone z Polaków, którzy znaleźli się na terenach zajmowanych przez Rosjan. Była to tak zwana Armia Berlinga. Mówi Ryszard Zgórski, jeden z pilotów.
przyszły rozkazy, że będziemy zrzucać pomoc dla powstańców warszawskich. Przysłali żywność, broń, amunicja i to było popakowane w workach spadochronowych, gdzie 3, 4, 5, 6 dni przed początkiem zrzutów NKWD zdecydowało, że worki spadochronowe są niepotrzebne i zostały wycofane. Wszystko było przypakowane do zwyczajnych worków zbożowych i takie worki były rzucane. Lataliśmy stosunkowo nisko, ale co z tego? Worek zbożowy zrzucony z 30 metrów na ziemi zostaje śmiecie. Ja w głowę małą nie dostałam taką skrzynką na Chorzej przy Placu Trzech Krzyży. Trafiła w dom, przebiła dwa piętra i tuż za mną spadła na ziemię. Nie było co zbierać. Armia Czerwona zajęła prawobrzeżną Warszawę. 15 września polskie oddziały przedostały się na drugi brzeg Wisły, dostarczając powstańcom niezbędnej broni i amunicji. Była wielka radość. Wreszcie Polacy w polskich mundurach, Polaków zobaczyliśmy na terenie Warszawy. To było wielkie dla nas wzruszenie. Nowa nadzieja zaświtała obleganym powstańcom. Nastroje poprawiły się jeszcze bardziej, gdy w następnych dniach pomoc nadeszła także z zachodu. 18 września nad Warszawę nadleciało ponad 100 amerykańskich bombowców. I raptem biały dzień i niebo huczy. I to było coś niesamowitego. Setki samolotów lecą. Oni lecieli czwórkami czy ósemkami równo, samolot w samolot. I po prostu radość, ludzie wychodzą na ulicę, strzelają, nie strzelają. Mieliśmy wrażenie, że naprawdę idzie pomoc dla Warszawy. Niestety, Amerykanie przybyli za późno. Zrzucili tysiące ton ładunku, z czego Polacy przejęli niewielką część. Reszta dostała się w ręce wroga. Amerykanie więcej nie wrócili. Radość zamieniła się w rozpacz. Nad brzegiem Wisły polskie oddziały, które przybyły z odsieczą, musiały teraz walczyć o ocalenie. Jesteśmy pod obstrzałem. Berlingowcy są przerażeni. Są to chłopi, których przymusowo wciągnięto do 9. pułku. Dostają broń, z której nie umieją strzelać. Nie byli nigdy w żadnym mieście wielkim, a cóż dopiero w zgruzowanym, walczącym miastem Warszawa. Chowają się po rozmaitych dziurach, siedzą wzdłuż murów w piwnicach, płaczą, modlą się, przeklinają. Jest rozpaczliwie. Polacy wielokrotnie przekazywali sowieckim dowódcom prośbę o pomoc. I ci radiotelegrafiści bez przerwy wołają: tu słoń, tu słoń, elektron, patrzymonie odwieczajesz. Nawołują tamten brzeg, który ma kryptonim elektron, a oni słoń. I ten słoń woła tego elektrona i elektrona i elektrona i elektron milczy. Nawet Niemcy byli zaskoczeni bezczynnością Rosjan. Na brzegu Wisły były dwie nasze pozycje. Jedna skierowana na Rosjan, druga na Polaków. Byliśmy dobrze przygotowani, ale Rosjanie nie oddali ani jednego strzału. Po raz pierwszy w historii powstania było więcej broni niż rąk do strzelania.
Były sytuacje potworne. Ranny mówił do ciebie, przysięgnij. Nie oddasz mnie Niemcom na poniewierchę przed śmiercią. Zrób to sama. To było oczywiste, że Stalin nie zamierza ratować powstania. W jego interesie było wymordowanie jak największej liczby Polaków. W końcu września Mokotów, broniony dotąd przez AK, skapitulował. Ocalali powstańcy wycofali się kanałami do Śródmieścia. Tu były też dantejskie sceny, straszne, ogromne ilości trupów. Niemcy puszczali karbid z wodą, zmieszany, wywołuje gaz, prawda? I ten gaz zatruwał ludzi, ludzie nie wiedzieli co robić, dusili się, tratowali jedni po drugich. Nad Włazami wisiały granaty. Bardzo często niechcący można było taki granat potrącić i wybuchał, ranił albo zabijał kilkanaście osób. Wyciągano oblepione błotem takie jakby ludzkie kukły. Oni tak byli skrajnie wyczerpani. Wszystko to blade było, ci chłopcy zarośnięci, oblepieni tym śmierdzącym błotem, to strasznie było. I właściwie może dla mnie to było takim zakończeniem. No, kapitulacja już musiała nastąpić. Powstańców czekał dramatyczny wybór. Poddać się albo zginąć. Przez 2 miesiące Polacy prowadzili nierówną walkę, często przy użyciu broni własnej produkcji i koktajli Mołotowa. Z początkiem października stało się jasne, że kapitulacja jest nieunikniona. Rozwiała się nadzieja na sowiecką pomoc. 2 października Armia Krajowa podpisała akt kapitulacji. Szliśmy oddziałami i po drodze były takie kosze, stali Niemcy z bronią w ręku i do tych koszy wrzucało się pistolety, karabiny czy cokolwiek, kto miał granaty. Szliśmy z dużym smutkiem i goryczą. Dowódcy Armii Krajowej wynegocjowali z Niemcami, że powstańcy będą traktowani jak jeńcy regularnej armii. Niemcy stali poważnie bardzo i niektórzy salutowali. Tak jak przedtem uważali nas za bandytów, to jednak tutaj te 63 dni walki wzbudziło w nich szacunek. 15 tysięcy powstańców, kobiet i mężczyzn wprost z ruin Warszawy trafiło do niemieckich obozów jenieckich. Na polu walki zostawili ciała 18 tysięcy towarzyszy broni. Wkrótce potem cała ludność cywilna została wysiedlona z miasta. Oni także pożegnali bliskich. 180 tysięcy poległych. Ostatni wysiedleńcy widzieli, jak równano miasto z ziemią. Niemcy najpierw w domu, który był opuszczony, ludzie wychodzili, rabowali, więc byli tacy, którzy rabowali meble, a tacy tylko obrazy, a tacy to, tamto. I dopiero dom, który był obrabowany, wszystko podpalali i niszczyli. Kiedy Rosjanie wkroczyli do Warszawy w styczniu 1945 roku, wyzwolili tylko stertę gruzów. Pozwalając Niemcom zniszczyć wolną Polskę, Stalin wygrał pierwszą batalię zimnej wojny. Nastał nowy, komunistyczny reżim.
Powstańcy, którzy narażali życie walcząc o Warszawę, pierwsi odczuli skutki nowego porządku. Aresztowania były dokonywane przez sowieckie jednostki, które aresztowały tylko po wyglądzie. Jeżeli ktoś był młody, ktoś był względnie dobrej kondycji, ten od razu ruchy wierch, aresztowany i już szedł do obozu. Zupełnie spokojnie skazywali i wywozili w głąb Rosji na zniszczenie. Niewielu stamtąd wróciło. Bardzo trudno jest się pogodzić z faktem, że coś, co było najważniejsze w moim życiu, bo chyba to było najważniejsze, że to było bezcelowe, a nawet szkodliwe. Niezależnie od sporów toczących się o sens powstania, ta akcja polskiego zbrojnego podziemia nie miała sobie równych w historii. Szkoda, wielka szkoda. Ale dużo większa szkoda jest umierać na kolanach, niż umierać w walce. Co roku rocznicę powstania obchodzi się na warszawskich Powązkach, gdzie spoczywają prochy polskich bohaterów. Przez 60 lat dla następnych pokoleń Polaków powstanie pozostało symbolem walki o wolną ojczyznę.